Witam, z tej strony Mietek, a tu już jest trzeci odcinek z mojego gospodarstwa. Dzisiaj w końcu nadszedł ten czas, że mogę już zacząć wywozić obornik. Tutaj załatwiłem sobie taki mały, nieduży rozrzutnik i obornik już dużo jest. Będziemy go ładować tu moją 1214, moim tym największym Ursusem. No to do dzieła. Oczywiście na ten rozrzutnik, który mam, mogę załadować 2,45 ton, więc więcej nie mogę. O! Więc zobaczę, ile łyżek pełnych trzeba dać. Na pewno może z dwie pełne łyżki tego obornika na ten rozrzutnik. O kurde. Czekajcie. O, jest. Czekajcie. Kurde, mi się tu posypało. Ta łycha coś kurde jest ogromna, widzicie. Się przesypało mi. Już. Zobaczę ile jest. O, 35, okej. Dobrze najechać, by kurde na boki, żeby się nie porozsypywało to wszystko na boki. Zobaczę. O, 73. To jeszcze chociaż wezmę troszeczkę tego obornika sobie. O, no dobra, tyle może być. Nie wiem, czy tyle wejdzie. No ale zobaczmy. O, już się nie da więcej. Już jest pełny, dobra. Można wysypywać. Na razie resztę wysypię sobie tu. Podjadę bliżej, by móc wyjechać. I jadę 60 na jedno z moich pól. Wywiozę go. Widzicie, już. Ja już dawno nie wywoziłem w farmingu 19 obornika. Chyba 2 lata temu, jak grałem na tej samej mapie, co gram teraz, to ja wywoziłem obornik na jedno pole, jak dobrze pamiętam. O. I oczywiście w tym odcinku, jak wysypię obornik, to też wam pokażę, podorywkę będę robić. Podorywkę będę robić na polu. Można, z tego co wiem, to podorywkę można nie tylko wykonać pługiem, ale też kultywatorem. Więc ja będę kultywatorem później, albo najlepiej to pługiem chyba będę to wykonywać. No dobra, oto jest jedno z moich pól, które mam. Więc zaczynamy, bo rozpoczynamy proces rozsiewania, znaczy wyrzucania obornika. Uwaga! I jedziemy. Widzicie, jak to się sypie? Tak to jest. Sypiemy sobie powoli obornik. Znaczy, spokojnie jedziemy. I tutaj rozrzuca się po całym polu. No i tak trzeba powolutku oczywiście jechać. Zobaczyć, czy w ogóle jakieś ślady są po tym. Ciężko jest zobaczyć, ale... O, jest coś. Jak coś tutaj widzę. Dobra. No, te pola to są te takie nieduże, one nie są szerokie, takie długie, wzdłuż idą. Dlatego te pola ja kosiłem tutaj na nich bizonem, ale zboża, jak ja pamiętam, zboża za dużo tutaj nie było. Jak skosiłem, powiedzmy, takim bizonem Z56. Kurde, bardzo naprawdę mało tego zboża tutaj miało. To chyba był jęczmień albo pszenica, już zapomniałem. Co to w ogóle było? Nie pamiętam. Ale
to są właśnie tak. Obornik trzeba wyjeść, pola po wyrywkę robić, a później zrobię jeszcze przed zimą, trzeba już taką głęboką orkę, bo po dorywka to jest tylko płytka orka po wykonaniu, wiadomo, po zebraniu upraw żniwnych. Dobra. No i tutaj rząd za rządem trzeba rozsiewać ten obornik. Już ubywa już coraz mniej. Ale spoko. Lekko, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. O, już, o, patrzcie, jak się zaczyna rozrzutnik brudzić. Już jest tutaj brudny. O, już kończy się. Dojadę do końca. No to jedziemy po kolejny. Po kolejny. I ja kolejne pole sobie już będę rozwodził. Nie wiem, czy mi na wszystkie pola starczy. Jak nie, no to poczekam trochę, żeby się uzupełnić zawartość, jakbyś na odcinku. Pokażę na początek, jak ja w dwóch, trzech polach wywożę obornik, chyba na dwóch, i tą podorybkę wykonuję. Więc ja tutaj będę zasuwał, nie będę się obijać na odcinku, będę żwawo, będę tutaj z ciągnikami robić. Dobra, to podjadę chyba tutaj bokiem. Tak jak stałem wtedy. Dobra. O właśnie, to czekajcie, zrobię sobie zapis, tylko save'a sobie zrobię i zaczynam. No i zaczynamy kolejny załadunek. Więc na dwa pola, a może nawet na trzy pola starczy tego obornika. Starczy mi na pewno. No, widzicie? Aby mi się cholera znowu nie wysypało na boki. O! Dobra. Sprawdzę, czy jest 35. O! 38. Trochę więcej. Dobra. Teraz tu. O! Już teraz mniej tego obornika. Ale te pole to tam spokojnie dam radę wywieźć, jest bardzo malutkie te pola mam, więc mi na 100% nie starczy tego obornika, więc spokojnie. Sprawdzę, ile pewnie jest. 80% z zupełności mi wystarczy. O, 76. No to można jechać. Bo ja ten odcinek zrobię na szybko, to chyba jadę, rozwiążę to drugie pole. Tym razem tutaj bliżej jest, by tam to było dalej. I zaraz wezmę 60, czy tam 1214 przyjadę i zrobimy tą podrywkę sobie. Na tym pierwszym polu, na tym drugim. To było to chyba, czekajcie. Zobaczę, które tutaj jest moje. O, to tutaj. To jest moje, tak? No, to jest moje pole po rzepaku. Po zbiorze rzepaku. No i rozsiewamy. Oczywiście, jak mówię, cztery pola i jeszcze o tamto pole, gdzie zbierałem ziemniaki. W poprzednim odcinku 30 zbierki kopałem te ziemniaki, a 30 na razie odpoczywa, później w tym odcinku nie będę nic z nią robić. Ona teraz musi sobie odpocząć. Dobra. Teraz trzeba dobrze nawrócić, by tutaj drzewo nie przywalić. Dobra. O, tu mogę jechać tak. O. O. Widzicie, jak ładnie się sypie obornik?
I tak to właśnie, moi drodzy, wygląda proces. Tak się wywozi obornik na pole, po żniwach wywozi. Wiadomo. Oczywiście rozrzutnik, jak widać, jest jednoosiowy, ponieważ ja lubię te rozrzutniki jednoosiowe, bo ja nie lubię tych dwuosiowych, bo chcę cofnąć i się cholera ciężko, bo skręci mi, gdzie popadnie, skręca, wiadomo, przednia oś, to strasznie wkurza mnie. Dobra, to jeszcze tutaj powiozę, o ile, no chyba nie dojadę, tutaj za trudno, ale i tak trochę powoziłem tego obornika, więc może być. Dobra. Dobra, to już udało się, bo jadę zmienić traktor, teraz przyjadę tutaj 1214 i będziemy robić najpodorywkę chyba najpierw tam, a potem tutaj będę robić. Czyli jednym traktorem pola odłączę tur, tylko łychę od niej. Dobra, to zaparkuję tutaj. No to jedziemy. Ten traktor jest strasznie głośny, więc nic na to nie poradzę. Najgłośniejszy ze wszystkich, ale jestem w kabinie, to tak chyba głośno nie jest. Na pewno mnie słyszycie. Dobra, o, odczepiany. No i cofam się po pół. Będziemy teraz orać podorywkę. Lecę robić podorywkę teraz. Wrócić tylko. No i jazda. Widzicie, jak ten ciągnik potrafi, jak on zasuwa. To jest najszybszy tutaj ze wszystkich ciągników, które mam. Ale patrzcie, jak on strasznie dymi, jak on kopci z dybety, nie? No. To jest silnik diesla, rop na ropę, a diesle muszą dymić. Więc niech dymi. Dobra, i to zaczynamy. No i lecimy powoli sobie. No, widzicie? Tutaj lecimy z podorywą. Trzeba pamiętać, jak ja pamiętam, żeby dobrze zaorać pole, to trzeba tak bardzo, trzeba równo iść. Pług musi równo tutaj dobrze iść po ziemi. Nie można tutaj jakichś skrętów slalom robić, bo to później koślawo będzie pole zaorane i będzie dziwnie wyglądać, więc trzeba kurczę wiedzieć trochę na ten temat. Tak. I jedzie. O, widać, jak ładnie ora. No, na odcinku widzę już 14 minut, więc widzę, wszystko idzie bardzo dobrze. Ja tą podorywkę to ja tak na szybko zrobię. Szybko tą zaoram i jadę zaraz na to drugie pole. Dobra. Trzeba to... Ja się zawsze trzeba tak dobrze ustawić. O, trzeba jeszcze tutaj go dorać i lecieć do prostej. Z
zaoram sobie pole, już będę mieć gotowe na zimę. Strasznie głośny ciągnik. Patrzcie, podnośnik kurczę czysty. Kurde, srebrny. To jest czyściutki, a pług to się normalnie ubrudzi. Dobra, teraz trzeba coś. Trzeba lecieć z tym, kurde. Ja to żwawo robię, no, ubijam się. Oczywiście gospodarstwo moje. Na razie już będzie szykowany już powoli do zimy, już za miesiąc. Aha, chciałem wam dodać, że w następnym odcinku może jeszcze zrobię skoszę łąkę i zrobię sobie sianokosy na tej łące obok, jeszcze póki farmingu jest pogoda, więc zrobię sianokosy i pokażę wam. Czekajcie, nie wiem jak. Cholera, chciałbym zrobić cięcie, ale ja kurde zapomniałem, jaki tutaj klawisz jest, by kurde to cięcie cholera zrobić. Więc ja to już zrobię tak szybko, będę leciał kurde. Będę teraz zapieprzał po tym polu. Więc dam pełny gaz. No ale to więcej, jak widzicie, na prędkościomierzu nie da się wyciągnąć. Jeszcze tutaj do oram może kawałek. A to chyba nie wiem. Wiecie co? Skończę tą podorywkę i nie będę już tego drugiego pola orać, bo nie chcę was kurde tutaj tym przynudzać. Więc wytrzymajcie jeszcze tutaj proszę do końca. Zrobię szybko tutaj, dokończę tutaj podorywkę i będzie koniec odcinka, więc lecę na pełnym gazie. Najgłośniejszy jest ciągnik ten wtedy, kiedy dam pełny gaz. Wtedy on tak zaczyna ryczeć głośno, jak jakiś PTS, jak wiadomo, ogromny. To jest potwór, to jest prawdziwy potwór ten ciągnik. Dobra, zostały dwa rzędy do zaorania. W następnym odcinku, jak coś już będę wykonywać takiego, na przykład tą podorywkę czy tam coś, to czy coś innego, to już będę wiedzieć, pogrzebie trochę w tym moim tutaj rekorderze, tym nagrywarce. Zaraz później zobaczę, jak tutaj zrobić cięcie, bo kurde nie wiem, bo nie chcę cięcia robić, bo boję się, że kurde przerwę nagranie i odcinek się skończy nie w tym momencie, więc nie robię z tego ze względu tutaj bezpieczeństwa. Znaczy niebezpieczeństwa ze względu, no nie no, mniejsza z tym zresztą. Pamiętam, jak widziałem gameplay z tych starych farmingów,
z Farminga 11. Ja pamiętam, jak tam ludzie grali tacy na multiplayer, też obornik wywozili. Grali oczywiście na polskiej gospodarce, wywozili obornik, kurde, podorywkę robili na polach. Naprawdę fajny też filmik. Oczywiście ten Farming 11 to już stare, kurde, stara część, ale w tym roku grałem. Powiem wam szczerze, ja grałem w 11 w tym roku jeszcze, w sierpniu teraz. Ale ja nie będę nagrywać, a może nagram 11, jak będziecie chcieli. Dajcie znać proszę w komentarzu. W komentarzach proszę dawać mi znać, a spełnię wasze życzenie. No dobra, to już wszystko. Udało się podrywkę zrobić. A jeszcze tutaj. To czekajcie, zrobię save'a szybkiego. O. Ale się trzęsie, cholera. Dobra, to chyba wszystko. Jedziemy, wracamy na gospodarę. Jak zapieprza ten ciąg. Widzicie, kurde, wyścigowy. Słyszycie, moje krowy tutaj muczą. Dobra, zaparkuję i kończymy już chyba na dzisiaj. Dobrze, to dobra. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, dawać lajki. No i tyle w temacie. Do usłyszenia.